Dobra, cześć wam, witam was w moim warsztacie, witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj bardzo ciekawy film. Mam nadzieję, że będzie bardzo ciekawy film. Robota będzie na pewno bardzo ciekawa, przynajmniej dla mnie. Będę robił stół. Mój pierwszy stół dla nas, do naszego mieszkanka. Słuchajcie, stół tak naprawdę będzie zrobiony ze starego stołu, ze starego blatu. Za chwilę wam pokażę, o co chodzi mniej więcej. Ale oczywiście to nie będzie tylko odświeżenie blatu. Blat zostanie totalnie rozcięty. Oglądamy sobie, jak będzie wyglądało takie drewno po struganiu. Maszyny za wami, za kamerą już są przygotowane. Jest strugarka, jest grubościówka i jest piła. Zagłębiarka, dwie tarcze będą w użyciu. Będziemy rozcinać ten blat wstępnie zagłębiarką i albo cały będzie rozcięty zagłębiarką, albo po prostu w jakieś takie kawałki, żeby było poręcznie i z resztą na piłę. To się wszystko okaże. Biorę kamerę w rękę, pokażę wam, z czego będzie zrobiony ten stół. No i dobra, ci co, słuchajcie, śledzą mój kanał, oglądają moje filmy, to pewnie widzieli, że pod tym dużym stołem warsztatowym moim jest tutaj kilka blatów, słuchajcie, blaty dębowe, ale te akurat są, niektóre są duże, długie, ale są wąskie i nie chcę mi się robić po prostu z dwóch blatów, bo mogłoby to być te drewno różnie wybarwione. Mam tutaj jeszcze jeden blat, troszeczkę się zastanawiałem, bo jak widać on jest bejcowany i jego kolor jest taki dziwny. Ten blat generalnie wygląda nieźle, ale faktycznie on już zaczął troszeczkę łódkować, dlatego tym bardziej trzeba go rozciąć. Skąd te blaty, słuchajcie, skąd te blaty? Kiedyś w filmach mówiłem o tym dość często, pokazywałem wam filmy zresztą, jak jeździłem do graciaków. Graciaki to są po prostu tak zwane kringlopy, tak to się nazywa. Tutaj nawet mamy metkę z kringlopa w Tilburgu. Ja pracuję w Tilburgu. Cena stołu to było 20 euro i praktycznie tutaj jeszcze mam również trzy blaty, ale okrągłe. I powiem wam szczerze, że średnia cena tych wszystkich blatów to no to jest właśnie 20-25 euro, bo chyba jedyny tylko blat, który tutaj gdzieś jest albo był, kosztował około 30-40 euro. Reszta wszystkie to są praktycznie po 20-25 euro i to są ceny stołów, to były ceny stołów. Teraz nie wiem, jak to wygląda, bo przestałem tam jeździć. Na razie nie mam takiej potrzeby. A no stołów jest tam coraz mniej, przynajmniej w takich cenach, za to pierdółek coraz więcej i wolę tam na razie nie zaglądać, ale słuchajcie, jest, jeżeli ktoś ma taką po prostu okazję jak ja, że gdzieś tam się kręci blisko tych graciaków, no to jest to sposób na tani materiał do różnych projektów. Ja tych blatów przerobiłem naprawdę dużo, nie wszystko widzicie na moim kanale. Jest to fajny materiał wyjściowy, trzeba to troszeczkę wiadomo z tym porobić, porozcinać i tak dalej. Dobra, jaki jest plan? Słuchajcie, blat ląduje na tym stole i zaczniemy go rozcinać, zobaczymy w jakim on jest stanie. Dobra, słuchajcie, specjalnie odwróciłem go na lewą stronę, czyli to jest tak jakby spód tego blatu. Chciałem wam to pokazać. Tutaj wiadomo, to był blat, to był stół taki tradycyjny, czyli prawdziwy stół, nie to co ja będę robił i nie to co teraz się robi, gdzie się do blatów przykręca metalowe nogi i to się nazywa stół. Tutaj była skrzynia, słuchajcie, także tak jak to powinno być zrobione. No widać, tutaj są takie, to poszpachlujemy, nie ma nic wspólnego, nie ma to, nie jest to żaden problem. Chciałem wam pokazać tutaj właśnie te nacięcia tego blatu. To akurat było to tak zrobione, że było to pod skrzynią, tego nie było praktycznie widać. No tutaj wiadomo, że tam. Generalnie oni się tym nie przejmują. Blaty ze spodniej, spod spodu są obrobiony tylko tak po łebkach, tutaj nie ma jakichś, Bóg wie, widzicie tutaj nawet jak widać tutaj ten materiał tutaj nie jest idealny, on by się nie nadawał, ta deska by się nie nadawała na drugą stronę, nikt się tym tam nie przejmuje. Za to praktycznie 80% blatów i stołów, które oglądałem bądź kupiłem, są ponacinane w ten sposób, nie w poprzek, bo ja też rozmawiałem tam ze stolarzami w Holandii, starszej daty stolarzami, oni mi to tłumaczyli, w poprzek oczywiście jak najbardziej, ale można jakieś tam sztangi, czy metalowe, czy drewniane robić, nie zostawiać takich tych. Za to rozcięcie wzdłuż, ja na przykład tutaj jeszcze dodam z dwa takie nacięcia wzdłuż, bo wiadomo, że te słoje, oczywiście one idą wzdłuż, ale no nie idą idealnie laserowo, one i tak są tutaj przecięte i tak, jest to nacięte do połowy, nawet tak troszeczkę więcej niż połowa i to naprawdę robi fajną robotę. Ten blat, słuchajcie, ma naprawdę dużo lat, u mnie stał oparty tam po prostu
o ścianę i on dalej jest w miarę prosty, jak widać. On tam delikatnie może łódkuje, ale nie ma tragedii, także po rozcięciu nie będzie dużo roboty i też dużo z grubości nie stracę. Jestem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądało to drewno po struganiu. Mam nadzieję, że uda się je odświeżyć, że ta bejca nie jest głęboko, że nie wgryzła się głęboko w drewno. Tutaj, jak widzieliście, robiłem przecierkę i nie wygląda to źle. Pierwsze, co zrobię, to słuchajcie, odetnę tutaj wąski pasek tego brzegu z jednej i z drugiej strony, żeby zobaczyć, jak tutaj są klejone lamele. Mniej więcej tutaj to widać, ale chcę widzieć to bardzo dobrze, dlatego to odetnę, zaznaczę sobie tutaj markerem każdy lamel, z drugiej strony zrobię to samo i tam przez szynę zagłębiarki po prostu porozcinam to już na dechy i przejdziemy na maszyny. I tutaj zobaczcie już, tak jak mówiłem, strugarka przygotowana, grubościówka przygotowana i piła również jest w pogotowiu, także jedziemy z drewnianą robotą, z drewnianym projektem, tak jak Wam obiecałem, robimy stół. Dobra, słuchajcie, pierwszy malutki kroczek za mną, czyli te lamele mam rozcięte wszystkie. Tam później Wam albo zobaczycie sami, co tam jeszcze będę wycinał. Tutaj mam ostatni lament tutaj od krawędzi stołu i tutaj na przykład fajnie widać, dokąd był nacięty. Tak jak mówiłem, ponad połowa, tak był on nacięty i ja go najprawdopodobniej tak samo natnę. Mam tutaj troszeczkę zapasu, co chodzi o szerokość, także tutaj te miejsca, gdzie tutaj ta oskrzynia była montowana, gdzie są tutaj te pozostałości po wkrętach, to sobie wytnę, jak najbardziej, nie ma problemu, mogę to zrobić. No i co? I przechodzimy na strugarkę, także powycinam sobie szybciutko na pile stołowej to, co pokazywałem wcześniej. Dobra, idę sobie dalej, słuchajcie, teraz przejdę na piłę, te dwa elementy, te dwa lamele sobie po prostu dotnę i zabieramy się za strugarkę, bo naprawdę jestem bardzo ciekawy, jak to drewno będzie wyglądało po wystruganiu.
Kolejny krok za mną. Słuchajcie, praca na tym urządzeniu, czyli na strugarce, jest zakończona. Dwie krawędzie w każdej lameli są obrobione, czyli mam wyprowadzony kąt prosty. Teraz mogę przejść na kolejne urządzenie, którym jest grubościówka, i obrobić kolejne dwie krawędzi. Ja sobie to tak zaznaczam zawsze takim okejkiem, czyli to są krawędzie, których już nie ruszam na grubościówce, one są zrobione. Tu mam OK, tu mam OK, czyli robię te dwie krawędzie teraz na grubościówce i w tym momencie po obróbce na grubościówce taka lamela jest gotowa do, no, do stworzenia z nich po prostu klejonki. Wtedy kąty są zachowane i ta klejonka powinna się udać. Jak widzieliście, na pile wyprostowałem sobie te lamele, bo jednak te klejonki aż takie idealne nie były, czyli ten mój sposób nie był idealny, bo no były lekkie trapezy, to po prostu była jakaś pewnie masówka, także nikt na to tam nie patrzył. Później po sklejeniu było to sformatowane do idealnego prostokąta i tyle. Wyglądało też dobrze, dlatego sobie na pile to wyprostowałem, przestrugałem, tak jak widzieliście na tej strugarce. Przechodzimy na grubościówkę. No i dobrze, i kolejny etap. Przymierzam się do klejenia. Rozłożyłem sobie takie ściski, ale ich jest troszeczkę mało. Znaczy mało, może by było i dobrze. Mam jeszcze pasy. Użyję sobie tutaj dodatkowo jeszcze pasów. Tutaj to, co odciąłem, daję tutaj jako przekładkę, żeby mi nie odgniotło tutaj tych. I teraz poukładałem to wstępnie w ten sposób. To jest za długie. Tutaj będę odcinał, bo na niektórych lamelach, no niestety ta grubościówka, no tam lekkiego snape'a czasami robi, także tutaj sobie odetnę to, żeby było idealnie, żebym tam się później nie męczył szlifowaniem. Generalnie ten stół ma mieć 74 cm wyszedł na 130. Mały stół, więcej miejsca niestety tam nie ma. Teraz mamy jeszcze mniejszy, znaczy 70 na 100, ale będzie 70 na 130, bo w tą stronę się zmieści. Także 75 na 130. Także tutaj sobie odmierzyłem i tutaj sobie odmierzyłem też raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj będę odrysowywał sobie linię i tu, jak widzicie, już domino jest czeka w pogotowiu. Wszystko sobie to zakołkuję tak, żeby podczas klejenia, bo tu już oczywiście żadnego strugania w pakietach ani ten nie będzie. To już będzie wszystko później tylko szlifowane papierem, także zależy mi na tym, żeby to nie klawiszowało. Ta, widzicie, ta jedna porozcieńcza, jak ona się tutaj wygięła, ale to spokojnie, to ją naprostujemy. Reszta jest naprawdę fajnie spasowana. Także domino w rękę, ja tu muszę gdzieś zrobić miejsce, żeby sobie to fajnie po ten i zaczynam. Bo po prostu lamele po lameli będę tutaj nawiercał pod kołki domino.
szybkie wejście, słuchajcie, wszystko pofrezowane, pod kołeczki domino, za chwilę smarowanie klejem, wkładam kołki, ładuję to tutaj w ściski do tego pasy. No i co, i ściskam, sklejam i na dzisiaj byłoby to wszystko. Także myślę, że udało się dużo zrobić, ale i to nie jest po południu, żeby była jasność. Przyszedłem tutaj około 22. Także myślę, że czas mam naprawdę dobry. Dobra, ok, bo jeszcze trochę roboty jest i ja się będę zbierał do domu jutro, znaczy jutro, jeszcze dziś. Ciąg dalszy, jak mi to wyschnie, będzie szlifowanie, będzie jeszcze formatowanie tego blatu i będzie jeszcze tutaj najprawdopodobniej takie zacinanie brzegów pod lekkim kątem, jakieś 15 stopni, ale to wszystko zobaczycie. Czekamy na nogi, nogi już jadą, mufy już jadą, śruby, bardzo fajne, ciekawe śruby znalazłem. Mam takie śruby, ale znalazłem czarne, także zobaczycie, też będzie fajnie to pasowało. Ok, udało się to zamocować w ściskach, tak sobie to jeszcze ustabilizowałem tutaj takimi elementami, no i oczywiście ściski tutaj z góry, także tutaj fajnie blacik tam się nie, no bo tak troszeczkę mi się dźwigał i się bałem, że się krzywo sklei, także szybciutko takie coś zrobiłem. No i dobra, czekamy, słuchajcie, czekamy aż to wyschnie, później uwolnimy to z tych wszystkich ścisków, no prasa to nie jest, no ale... Ale trudno, robi się na tym, na czym się ma pasy. Pasy, słuchajcie, pasy okazały się jednak zbędne. Dobra, ja idę do domu, już nawet tutaj dzisiaj nie sprzątam, jutro przyjdę, nie, dzisiaj przyjdę, za kilka godzin, no bo już mamy w pół do piątej, zanim ja się tu ogarnę, to będę o piątej w domu, także po południu sobie tutaj przyjdę i będę robił dalej. I czary mary, wszystko ładnie. Słuchajcie. Także zobaczcie, klej zrobił się bezbarwny. Za chwilę to wszystko rozkręcę, usunę klej i zabieram się za szlifowanie tego blatu, ale najpierw sobie muszę to wszystko ogarnąć, bo ja tak nie lubię, wiecie, za chwilę się tutaj taki bałagan zrobi, że się nie ruszę, także porządek szybciutko i widzimy się już na szlifowaniu. We'll be right back.
kolejny etap za mną, słuchajcie. Szlifowanie praktycznie mam zakończone. Tutaj te krawędzie mam wyprowadzone. Słuchajcie, tutaj jest to tak ścięte pod kątem 22,5 stopnia. Taki fajny, przyjemny dla oka kąt. Po prostu połowa kąta z 45 stopni. Bardzo przyjemny kąt dla oka podobno. Także myślę, że będzie tutaj pasował. Powiem Wam szczerze, że jestem zadowolony. Wyprowadziłem to dość dobrze. Zacząłem od papieru 80, ale to tylko taka wstępna obróbka. I skończyłem na gradacji 180. Przeskakiwałem 80, 100, nie, setki papieru nie miałem. Miałem tylko jeden krążek, bo niestety nie było 120, 150 i 180. I, że tak powiem, efekt jest dla mnie jak najbardziej zadowalający. Teraz zabieram się za malowanie. Będę to malował, tutaj gdzieś mam, wosk twardy, olejny, osmo, jak zwykle, zresztą tam widzę, mam też jeszcze jedną puszeczkę, także te resztki sobie tutaj muszę wykorzystać. Maluję najpierw spód, czyli muszę go znowu odwrócić, później fajnie by było, jakbym jeszcze dał radę go obrócić i dzisiaj, bo tu już mamy drugą w nocy znowu, pomalować, a jutro tylko montaż nóg. Nogi najprawdopodobniej będą zrobione na mufy meblowe i takie sprytne śrubki. To jeszcze zobaczymy. Dobra, nie ma co przedłużać, słuchajcie, ja tutaj zaczynam, zabieram się za malowanie. No i dobrze, słuchajcie, czas na nogi. Problem jest z nimi taki, że ta płyta jest za długa. Będę je obcinał. Tak sobie tutaj wyznaczyłem tą linię cięcia. Nawet takie zaokrąglenia są w planie. Odrysowałem to od takiej śruby. Także stanowisko do cięcia przygotowane i zaczynamy. Dobra, słuchajcie, nogi skrócone, znaczy nogi, te blachy skrócone. Nawet tu ładnie, jak widzieliście, pomalowałem, elegancko zaokrągliłem, normalnie, prawie jak u Krzysia na kanale, na stalowym kanale, nie no, żartuję, do niego to dużo, dużo, dużo. Zazdroszczę mu tej dokładności, co chodzi o obróbkę stali, ale naprawdę, no szacun dla niego za to. Ale dobra, mufy zamontowane z jednej strony, taki komplecik, wiertło z porządnym ogranicznikiem, później mamy fazownik z regulacją, to wszystko mam firmy Volcraft, to już mam kupę lat, zawsze tego używam i wychodzi to idealnie, wiecie, ważne, żeby te mufy były idealnie zlicowane, nie mogą być za głęboko, bo przykręcając nogę będziemy ją po prostu wyrywać z blatu.
Wiadomo, o co chodzi. Aha, włączam się po to, żeby się poskarżyć na tych sprzedających z Allegro, bo tak naprawdę zamówiłem sobie nowe mufy i nowe śruby czarne, a śruby czarne takie talerzowe, chcę, żeby to fajnie było zrobione. Ja mam niestety tylko tutaj w ocynku, zamówiłem czarne w czwartek, dostawa pojutrze, czyli nie, przepraszam, w środę zamawiałem, dostawa pojutrze, czyli w piątek. Dzisiaj jest piątek i tak naprawdę dzisiaj dopiero dostałem wiadomość, że to jest wysyłane, także nie lubię takich zagrywek, bo wybrałem tego sprzedawcę tylko przez tą wysyłkę szybką. Szybko, no dwa dni to jest normalna wysyłka, to nie trzeba stawać na głowie. Ale dobra, nieważne. I tutaj miałem takich mów tylko 5 sztuk, ja potrzebuję 12. Ciekawy jestem, czy ktoś z Was poznaje, co to jest. To jest łoże do strugarko grubościówki Parkside. Robiłem kiedyś takie cuda. Mam to cały czas, to działało. Pożyczyłem sobie mufy. To było tutaj, słuchajcie, i mówię, koniec, po robocie. Znowu jest 22, masakra. Nie, a na jutro ten stół musi stać u nas w pokoju. No i tutaj przypomniało mi się, że tutaj pożyczyłem sobie stąd te mufy, no muszą się nadać. Także działam dalej, drugą stronę przykręcam nogi i będziemy pomału kończyć. Zobaczycie efekt końcowy tego mojego pierwszego stołu. A moje czarne śruby są tutaj. Schną właśnie. No. I gotowe, nogi przykręcone, za chwilę go odwrócę i zobaczycie go, jak on wygląda. Jakieś tam zdjęcia Wam wrzucę na koniec stąd, może też tam z mieszkania. Także mój pierwszy stół jest zrobiony. Nie obyło się tam bez małych problemów, ale jednak problemów, słuchajcie. Także tyle, mam nadzieję, że Wam się podobało, było tak jak chcieliście. Praca w drewnie, było struganie, było na strugarce, na grubościówce, było rozcinanie, było dużo, dużo pracy, a wyszedł taki malutki stół. Większy niestety nie mógł być, musi być dokładnie taki. Tak to widziałem, tu jak widzieliście, nogi się rozchodzą w tą stronę, blat jest ścięty na 22,5 stopnia w tą stronę. Myślę, że jak to odwrócę, będzie to w miarę ciekawie wyglądało. Fajnie, że udało się te przecięcia fajnie zrobić. Te skosy naprawdę wyszły super. Tutaj już ręcznie troszeczkę zaobliłem te krawędzie, żeby no po pierwsze, żeby się po prostu też nie szczępiły. No i żeby to jakoś takie było milsze w dotyku, także wyszło naprawdę fajnie. Na początku nie wiem, czy wspominałem, bo generalnie, że to jest stół dębowy, to jest dęb, ten blat był dębowy. Ja, tak jak mówiłem na początku, ja przywożę te blaty stoły. Kupuję w Garczaku w Holandii, kupowałem. Po prostu dla materiału, dla nic więcej. Myślałem, że to jest dębina. I nawet po rozcięciu, jak patrzyłem na boki, to niektóre naprawdę wyglądały jak dębina, ale jak się okazuje, to jest oczywiście jesion. Także miał być stół dębowy, jest stół jesionowy. Nawet lepiej, bo reszta rzeczy drewnianych w naszym domu, blat w łazience i tak dalej, są z jesionu. Także zresztą to jest bez znaczenia. Także słuchajcie, tyle na dzisiaj. Dzięki Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam Was na moje kolejne filmy. Ja się z Wami już żegnam. Jak żeście wytrzymali od początku do końca, to już tradycyjnie napiszcie od dechy do dechy. Ja Wam bardzo dziękuję. Cześć. Z takiego blatu powstało coś takiego. Także myślę, że było warto. Mi się podoba.